Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Grzegorz, a przed wami kolejny Daily News, tym razem przygotowany na 17 lutego 2020 roku. Zapraszam do oglądania. No i oczywiście subskrypcji kanału. Ruszajmy. Część z Was pewnie czekała na te informacje, zatem, nie przedłużający Gwint niebawem wkroczy na Androida, będzie to konkretnie 24 marca 2020 roku. Gra będzie wtedy dostępna w sklepie Play. Rejestracja wstępna jest otwarta, możecie już jej dokonać, dzięki temu dostaniecie upowiadomienie, że całość jest już dostępna. no A poza tym otrzymacie awatar cesarski Golem, który dodany zostanie do Waszej kolekcji, kiedy zainstalujecie no i uruchomicie Gwinta. Oczywiście na telefonie. Wersja będzie pozwalała na crossplay z graczami PC, jak i iOS, a także będzie. Dzielić postępy, jak również zakupy z kątem GOG.com. Większych zmian czy różnic nie doświadczycie. Pozostaje zatem po prostu przygotować swoje urządzenia na przybycie nowej karcianki, która powinna na tym zyskać pokaźną liczbę nowych użytkowników. Amazon Games Studios wznowiło testy Closed Alpha, jeżeli chodzi o New World. Do zabawy zostali zaproszeni zarówno starzy, jak i nowi użytkownicy, którzy dopiero teraz zarejestrowali się do testów. Szansa otrzymania wejściówki jest losowa, czyli równa dla wszystkich. Data rejestracji raczej nie powinna mieć znaczenia a oczywiście wysyłka zaproszeń już się rozpoczęła. Klaus Alpha wciąż jest objęta klauzulą poufności, więc nie będzie można publikować żadnych materiałów. Enda zniknie dopiero w kwietniu podczas Closed Bety. Przyznam, że jeszcze nie miałem okazji zagrać w całość w tej nowej wersji, natomiast głosy jakie dochodzą do nas są takie, że w tym momencie New World wygląda dosyć przeciętnie, no i sporo obietnic jeszcze nie zostało zrealizowanych. Pamiętajmy natomiast, że premiera już w maju, więc warto, żeby wszystko dopiąć na ostatni guzik, abyśmy się nie zawiedli. Dungeons and Dragons Online poinformowało, że update 45 jest dostępny na serwerach. W ramach aktualizacji gracze otrzymali nową klasę alchemika oraz ulepszonego klienta gry. Alchemik łączy w sobie czary no i mikstury w zabójcze kombinacje. Z jednej strony jest kasterem, z drugiej może dzięki eliksirom zaklinać czy też zatruwać broń. Klasa ta sprawdza się zarówno w walce w zwarciu jak i na dystansie, ale również może pozostać jako wsparcie. Użytkowanie mikstur w odpowiedniej kolejności wywołuje reakcję łańcuchową wzmacniającą samego alchemika, więc warto eksperymentować. Poza tym deweloperzy również dali nam znać o zaktualizowaniu klienta Dungeons and Dragons Online do 64 bitów. Standing Stone Games podaje jednak, że gracze będą musieli ręcznie uruchamiać ten tryb, aby móc korzystać z przyjemniejszej rozgrywki. Dodatkowo powróciło do gry również rocznicowe wydarzenie, a do tego zaimplementowano wyzwanie na epickim poziomie trudności dla delera Stomp oraz Catacombs. Twórcy TB wielokrotnie próbowali zawojować rynek innymi produkcjami, między innymi Project Battle Arena, ale każda próba kończyła się fiaskiem. Jak będzie z Lightbringer? No, na pierwszy rzut oka gra wygląda jak prosta, przyglądarkowa produkcja fantazy, w której wybieramy postać, czyli Knighta, Rogue'a czy też Sorcerera. Wykonujemy zadania, no i zdobywamy doświadczenie. Tym, co wyróżnia Lightbringera spośród innych tytułów, to technologia blockchain oraz możliwość zarabiania Litecoin. Jest to kryptowaluta, którą możemy potem wymieniać na prawdziwe pieniądze. Dla Użytkownika może to być czarna magia, ale z tego co można wyczytać, najpierw musimy wpłacić pewną ilość litecoinów, żeby w ogóle coś zrobić. Wiecie, co będzie najlepiej, jeżeli wypróbujecie grę sami, no i sprawdzicie, czy rzeczywiście można na tym cokolwiek zarobić, czy jednak Cipsoft robi nas w balona. No i jedyną jakkolwiek interesującą grą nadal będzie Tibia. Okazuje się, że nowa, lepsza wersja Forstory, zatytułowana 4 Story Origins, wystartuje Lada Moment, albo będzie do końcówka lutego, albo początek marca. Bez testów? Na to wygląda. To oczywiście świetna informacja, chociaż o samym Forstory Origins nie wiemy nic albo prawie nic. Nie otrzymaliśmy dotąd żadnego gameplayu czy też gameplay trailera. Nie wiadomo też, czy będzie to klasyczna wersja gry, czy może sequel albo prequel. Chyba trzeba poczekać na uruchomienie oficjalnej strony. Ma to nastąpić niebawem, więc śledźcie całość na bieżąco, a przy okazji możecie w tym momencie zobaczyć w tle teaser. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. No, i do usłyszenia już jutro. Przy okazji zachęcamy Was do subskrypcji innych kanałów, które w tym momencie pojawią się w karcie końcowej. Do usłyszenia.